przodu będziesz jechać. Kto, ja? No. Ja do przodu, tak, tak. Jak kolega odjedzie, to pojadę do przodu.
chłopaki polecieli. Patrzę, czy to Emilian, czy nie Emilian, dobrze kojarzę? Emilian. Cześć, Łukasz. Cześć. Cześć, kojarzę cię z tego, wiesz czego, z YouTube'a cię kojarzę. Mototerapia Emilian? Tak. Mogę się za tobą pociągnąć trochę, czy nie? No tak. A ja teraz lecę z chłopakami, jeden jest z granicy spod Niemiec, no. A drugi jest spod Warszawy. Jeden przyjął 500 km, drugi 400, żeby dzisiaj pojechać sobie po Małopolsce ze mną, a jutro lecimy na Słowację. No, tylko chciałem pokazać to, tylko że polecieli, mówię, puszczę ich, niech sobie pojadą i mówię, będzie taras widokowy, będzie ładne na jeziorko, dobra, i polecieli. Może wrócą, zobaczymy, bo mi się tu podoba, to zawsze się zatrzymuje. No, fajnie to jest. Jezioro Sztyńskie, tylko mała widoczność na Tatry dzisiaj, ale to nic. Tatry zaczynają się tam, a kończą się tam. No, dużo we mgle, chmurek znaczy. Ale jest ładnie. Ja się myślę sobie, Suzuki na Zuma, czy nie jestem, się widzę ten amortyzator szoła z tyłu, chyba to ma się to, krakowska rejestracja. No, rozpoznałeś po motocyklu, tak? Jeszcze raz miło mi. Emilian. Łukasz. Byłeś tutaj? Nie. Nigdy? No to jest Łapszanka. To są Tatry Bielskie, to są Tatry Słowackie. Dokładnie. Zaraz za tą wzniesieniem jest Słowacja. Muszę zdjęcie zrobić. Jak? No rewelka. Fajne? Ja tą drogą jechałem, tylko że gdzieś potem chyba w prawo bodajże. W prawo to jest na Słowację. To już jest Słowacja. To są Tatry Słowackie. Bo to jest Przełęcz Łapszanka. Nie wiem, czy jest Przełęcz Łapszanka, nie patrzyłem na mapie. Tam jak pojedziesz tą dróżką, no. I to ona ciągnie w prawo i idzie na Słowację już. Tu jest granica słowacka, ale to gdzieś nie... Wiem, że jechałem, ale przez te wioski, przez te zabudowania nie jechałem. Gdzieś tam indziej musiało. No możliwe, no. Byłeś tutaj kiedyś? Tu? Nie. Przypominam sobie. Ale już droga lepsza, fajniejsza? No, po południu zdecydowanie. Czyli do południa. Ale po południu już dość zajebiście. Tak, widzę, że skargi zostały przyjęte. Dokładnie tak. Dla każdego coś się znalazło, nie? Dla każdego coś miłego. A już chciałem gryźć asfalt. Mówię, że kolega się dołączył elegancko. Fajnie. Nigdy tu nie był. Ładnie, nie? Nie. Podoba się? Zajebiście. Najładniejszy widok, jaki widziałem na Tatry,
to... Ale to nie są typowe Tatry, to są Tatry Bielskie, to jest odłam. Aha, tak? To jest na ten, żebyście widział całkowicie blisko te góry, to wystarczy pojechać do miejscowości Zdziar. Aha. I elegancko masz, tam jest pod górami, jest parking, jest knajpa i masz góry na wyciągnięcie jeszcze ręki, te same. No, na Zdziarze. Ale tutaj mieć chatę, tam gdzieś niżej sobie na jakichś palikach do góry, wstajesz rano, elegancko, Tatry pięknie widać, nie? No. A skąd chłopaki są? Jeden jest z Warszawy, a drugi jest z Żar, czy coś takiego, nie pamiętam jak miejscowość. Jeden jest pod granicy niemieckiej, 500 km przyjechał tutaj. No pewnie. Cześć, widzę, że nowy kolega. Subskrybent! W Knurowie go spotkałem, poznał mnie, mówi, że... Tego cię nie było. Co? Bo ja się chciałem was mówiłem, że zatrzymujemy się przy tym widoku, gdzie jest jezioro. Na zakręcie. I tam jest jezioro i góry. Mówiłeś się, to pojechałem. No chciałem cię puścić, bo lepiej ci idzie na zakrętach, więc śmigałeś, więc mówię, po co masz się męczyć? Możesz sobie pośmigać, nie? Tam co była ta obsunięta barierka, tak się złożyłem, że tylko poszedłem pod bok, ale milimetry w ogóle, tak, bo za bardzo. Nie? Ale fajne te serpentyny knurowskie, nie? Nie no, po południu zdecydowanie lepsze. Tam była jedna wielka zaleta, że były te. Co było? Widoki były za to cały czas fajne. No, bo to różnica jest, nie? Bo jak jedziesz głównymi trasami, to nie zawsze masz widoki, nie? Jeszcze jest, wiesz, bo teraz to chyba wyjątkowo z tymi opadami to jest ta zieleń. O, jeszcze nagramy. Dokładnie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Łapszanka. Tam masz koniec małej miejscowości, z tyłu. Jesteśmy w Łapszance. Łapszanka, tak. Tu jest to wzniesienie, to jest granica ze Słowacją. Aha, czyli tamte Tatry to są Słowacji. To są Tatry Bielskie, odłam Tatr takich naszych. A tam po prawej to są? To już są nasze Tatry tam dalej. I tam śnieg widać? Tak jest, cały czas jest, przez cały rok. Aha. To są... Dobra, chwila odpoczynku, napawamy się widokami i śmigamy dalej. Fajnie, fajnie, fajnie. Superowo.